Dzień dobry, ja się nazywam Marlena Nowakowska, a to jest Rozmowa Niezależna. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Jacek Ozdoba, radny miasta stołecznego Warszawa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panie redaktor, witam państwa. Dzisiaj zacznijmy od gorącej w ostatnich dniach informacji. Mamy na myśli tutaj decyzję pana senatora Jana Rulewskiego, który zdecydował opuścić się szeregi klubu Platformy Obywatelskiej. Zaskoczyła pana ta decyzja, pana senatora? No, to nie pierwszy raz, kiedy pan senator nieskutecznie, być może w tym wypadku będzie to skuteczne, ale wcześniej już mówił, że będzie odchodził od stronnictwa, którym jest, czyli Platformy Obywatelskiej. No, powodem jest oczywiście zasiadanie tam osób, które były prominentnymi działaczami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ponieważ dzisiaj mamy sytuację, że w wolnej Polsce po 89, ja jestem tą osobą, która się urodziła w wolnej Polsce, na listach ugrupowań jakby nie było bardzo dużych, na przykład władze też Warszawy, zasiadają osoby takie jak Włodzimierz Cimoszewicz czy Leszek Miller. No to jest absolutny wstyd, jeżeli Włodzimierz Cimoszewicz, osoba, która powiedziałbym, że rodzinnie ma pewne tradycje związane raczej z drugą stroną niż tą stroną demokratyczną, dzisiaj jest liderem listy, no to mówimy tutaj o czymś, co jest absolutnym też takim pokazaniem czy postawieniem kropki nad i nad tezą, czy właściwie potwierdzenie tej tezy, która przez wiele lat była wyśmiewana, między innymi środowisko też związane z Gazetą Polską stawiało taką tezę, że Platforma Obywatelska to jest taka postkomunistyczna partia, czy związana, czy stworzona przez osoby, które są związane z byłym systemem. Dzisiaj wiemy, że te słowa były prawdziwe. Dzisiaj wiemy, że Platforma Obywatelska i osoby, które są z nią związane, to są osoby z dzisiaj, można już powiedzieć śmiało, postkomuniści, którzy idą ramię w ramię z komunistami. Ja się dziwię, że pan Rulewski, pan senator, mówi o odejściu dopiero w tym momencie, ponieważ tam przez wiele lat przecież działaczem prominentnym był i jest nadal pan Święcicki, pan Rosati, to osoby, które wywodzą się wprost z tego byłego systemu. Zbyt późno, ale być może pan senator zrozumiał po czasie, co jest w interesie Polski. Na pewno nie to, żeby komuniści byli przy władzy, a tym bardziej w Parlamencie Europejskim. Teraz pan senator Rulewski, ale przypomnijmy, że to nie jest pierwsze takie odejście, zwłaszcza mam wrażenie z tej koalicji europejskiej, która jest dosyć wciąż, co jest powtarzane w mediach, tęczowa i jej tak jakby członkowie nie mają, mam wrażenie, zbyt wiele wspólnego ze sobą. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie opuszczały szeregi też osoby związane z Polskim Stronnictwem Ludowym. Tutaj też głośne odejście pana Świeżyńskiego. Czy pan myśli, że będą kolejne odejścia? Ja myślę, że tak, że na pewno te struktury będą i się mówiąc językiem potocznym sypały, dlatego że no, nikt dzisiaj nie jest w stanie zaakceptować, jeżeli był w ugrupowaniu, które bliżej jest do światopoglądu chadeckiego, do ojców założycieli Unii Europejskiej, do tego strony tradycyjnego modelu i rodziny i tożsamości z Kościołem, żeby przyjąć na takie rozwiązania, jakie są zawarte między innymi w karcie LGBT. Jeżeli dzisiaj członek Polskiego Stronnictwa Ludowego mówi, że Kościół jest czymś złym, to naprawdę sądzę, że osoby, które głosowały na PSL, na tą partię, która teoretycznie powinna być związana ze stroną ludową, tradycyjną, no dzisiaj się będą odchodziły. Tylko pytanie oczywiście, na ile będą miały swój kręgosłup moralny osoby, które są związane z kierownictwem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obawiam się, że już tutaj tak ochoczo nie będzie tego odchodzenia od koalicji europejskiej, ponieważ jest tutaj wprost interes polegający na Parlamencie Europejskim, ale co ciekawe, no jakbyśmy zobaczyli też program Koalicji Europejskiej, no to nie możemy zobaczyć, co tak naprawdę to oznacza, bo z jednej strony mamy stronę lewicową, czyli między innymi Nowoczesną, mamy też stronnictwo Barbary Nowackiej, a z drugiej strony mamy PSL. PSL twierdzi, że jest kotwicą, ale przepraszam, kotwicą do czego? Głosując na PSL, głosuje się też na osoby o lewicowym, skrajnych poglądach antykościelnych, które nie tolerują na przykład polskiej tradycji. Jakiś czas temu z własnego podwórka, dam przykład, była dyskusja na temat udziału księdza podczas spotkania opłatkowego albo w ogóle użycia elementu, który symbolizuje okres bożonarodzeniowy, czyli opłatka, który nie jest tylko związany z religią, ale dzisiaj już się wpisuje w pewną polską tradycję. Była dyskusja, żeby tego nie było. No to PSL, jeżeli idzie z tymi samymi osobami, no to też jest przeciwny temu tradycji. To samo, co teraz się działo, była, można powiedzieć, ze strony Koalicji Obywatelskiej awantura związana z tym, że
twierdzono, że niekonstytucyjne jest spotkanie wielkanocne, ponieważ był tam element religijny, to nie było obowiązkowe spotkanie. To jest taki mikroprzykład, który pokazuje, jak będzie wyglądała skala makro, czyli to, co się będzie działo po wyborach. Że dzisiaj widzimy, że w Parlamencie Europejskim przedstawiciele Koalicji Europejskiej będą właśnie dążyli do strefy euro, ponieważ no, to też jest istotne, czy chcą, czy nie chcą. Ale wiemy dzisiaj, że pewne zobowiązania zostały przyjęte i też co się będzie działo ze światopoglądem. Jeżeli dzisiaj tego nie widzą działacze, dzisiaj nie odchodzą od Koalicji Europejskiej, to zgadzają się na tą Polskę, która nie jest związana z tą taką tożsamością narodową niestety. Poczynania Koalicji Europejskiej będziemy mogli śledzić, zważywszy na to, że przed nami wybory, najpierw oczywiście do Parlamentu Europejskiego, a następnie rozpocznie się kampania również do Parlamentu Polskiego. Ale to może odłóżmy już na kolejne nasze rozmowy, a przejdźmy teraz do kwestii równie bardzo ważnej, nawet nie wiem, czy teraz w ostatnim czasie nie najważniejszej. Mam oczywiście na myśli trwające egzaminy i strajki równocześnie nauczycieli. Za nami już są egzaminy gimnazjalne. Dzisiaj te zmagania z arkuszami egzaminacyjnymi rozpoczęły ósme klasy i chyba dobra wiadomość, bo pani minister tutaj Zalewska i różne protokoły również spływają, że egzaminy we wszystkich szkołach odbyły się bez zakłóceń, więc chyba mimo strajków ta informacja cieszy bardzo. Cieszę, ale z drugiej strony smuci z powodu tego, że niewątpliwie ucierpiał tutaj wizerunek nauczyciela, ponieważ dzisiaj wiemy, że myślę, że nikt rok temu czy dwa lata temu nie powiedziałbym, że nauczyciel jest w stanie się odwrócić od ucznia. Dzisiaj słowami pana Broniarza, już bardziej aktywnego polityka, osoby, która jest związana z Grzegorzem Schetyną, który idzie na marszu w ramię z panem Kijowskim i z tą całą grupą osób, które tworzą Koalicję Europejską, są w stanie użyć takiej bomby atomowej w postaci tego, że nauczyciel odwraca się od ucznia, to tak jakby powiedzieć, że chirurg podczas operacji odwróci się od pacjenta, ponieważ ten najistotniejszy element edukacji, który daje pewne stopnie zaliczenia danego etapu, no to jest zakończenie szkoły podstawowej, przejście z tego fazą też gimnazjum, czy też egzamin dojrzałości w postaci egzaminu maturalnego. No to dzisiaj bym powiedział, że egzaminu dojrzałości nie zdają akurat osoby, które sprzeciwiają się uczniom, a nie ci, którzy będą przystępowali. Jeżeli mamy do czynienia z czymś takim, że w imię protestu o zabarwieniu politycznym, dochodzeniu, niewątpliwie protest to jest zupełnie co innego. Znaczy, to, że nauczyciele zarabiają za mało, to nikt z tym nie polemizuje, ale nie jesteśmy w stanie spełnić tak radykalnego skoku wynagrodzenia, jak to zapoczątkował czy zaproponował pan Broniarz, ale możemy dojść do pewnego punktu, który będzie satysfakcjonujący na przykład na przełomie pewnego okresu. Ale pana Broniarza to nie interesuje. On dzisiaj woli, wpisując się w narrację Grzegorza Schetyny w okresie wyborczym, to niewątpliwie jest zaplanowane, w okresie wyborczym doprowadzi do gigantycznego konfliktu, który spowoduje to, że uczniowie zamiast zajmować się maturami, zamiast zajmować się testami dzisiaj związanymi ze szkołą podstawową, zajmują się tym, że patrzą, co się będzie działo, czy odbędzie się egzamin, czy ich nauczyciel nie będzie na przykład im zakłócał egzaminu. No, przecież mieliśmy do czynienia z tym takim, że nauczyciele się przebrali, jakaś nauczycielka była przebrana za krowę, ktoś ułożył piosenkę, ktoś zakłócał egzamin. No to jest zachowanie, które jest, no, nie jest związane ze światem inteligenckim, tylko raczej bym powiedział z drugiej strony, z takim naprawdę już kompletnym dnem, jeżeli nauczyciel jest w stanie zakłócać egzamin, do którego przystępują młodzi ludzie. Poza tym, co ma świat polityki, co ma świat protestu, to uczniów. Uczeń powinien być za wszelką cenę chroniony przed tym, co się dzieje w świecie dorosłych. Dzisiaj dorośli nie zdają egzaminu z punktu widzenia ucznia, a nie uczeń. To dzisiaj uczniowie przystępują do egzaminu, a sytuacja awaryjna jest rozwiązywana przez osoby, które rozumieją wagę tej sytuacji, biorą odpowiedzialność we własne ręce i są prawdziwymi pedagogami. No, żaden pedagog nie odwróci się od ucznia, jeżeli tego potrzebuje w momencie egzaminu. Dlatego te rozmowy powinny się toczyć po zakończeniu tych egzaminów, bo nikt nie weźmie odpowiedzialności, co pan Broniarz wymyśli, jaką będzie presję wywołał nauczycielach. Być może wymyśli tak, że w ogóle najchętniej pewnie by utopił te egzaminy, mówiąc wprost, tak? Czyli utopiłby po to, żeby Grzegorz Schetyna mógł powiedzieć, że rząd nie zdał egzaminu, żeby napędzić nastroje, żeby wygrać wybory europejskie, ale to nie te pole powinno być polem rywalizacji politycznej, tylko parlament czy ewentualnie dyskusja merytoryczna. Niestety tej dyskusji nie widzimy. Pana zdaniem jest to protest tylko i wyłącznie polityczny, czy może gdzieś tam z tyłu głowy panu Broniarzowi przyświeca to dobro nauczycieli? Sądzę, że nie przyświeca, dlatego że nie uczestniczył w części rozmów ze stroną rządową.
Być może znajdzie się na listach koalicji europejskiej, czy POKO, jak się będą nazywali, zależy na jesieni. A trzeba pamiętać o tym, że przez wiele lat jego zastępcą była osoba, która 3 kadencje była posłem SLD. Jest to mocno upolityczniony związek, który dzisiaj reprezentuje interes Platformy Obywatelskiej, a nie nauczycieli. I sądzę, że to będzie duży problem z punktu widzenia tego wizerunku, ponieważ naprawdę burzy się wizerunek autorytetu, jakim był niewątpliwie nauczyciel, pokazując związki nauczycielstwa z kodziarzami, z tym całym takim oprawą tej symbolicznej przebierania za krowy, która chodzi i zakłóca egzaminy uczniów. Na koniec jeszcze Pana jako radnego Warszawy chciałabym poprosić o taką ocenę tej trwającej prezydentury Pana Rafała Trzaskowskiego. No bo tak, miały być darmowe żłobki, miała być walka ze smogiem, walka o czyste powietrze, a mam wrażenie, że ta prezydentura została trochę sprowadzona do takiej ideologii i dbanie o te skrajne środowiska, jak na przykład środowisko LGBT. Tak, pojawiły się postulaty światopoglądowe, które nie mają nic związanego z ustawą o samorządzie gminnym czy ustawą o mieście stołecznym Warszawa. Nie jest to kompetencja prezydenta. Co więcej, pojawił się taki element bardzo niepokojący. Na Radzie Miasta obserwujemy na przykład taką swoistą heterofobię ze strony osób, które deklarują inną orientację. Naprawdę, mnie nie interesuje, jak to ma orientację seksualną na poziomie samorządu. Uważam, to jest jego prywatna sprawa i w parlamencie też tak dyskusja powinna wyglądać, że czym innym jest spór ad personam, a czym innym jest spór ideologiczny. Jeżeli dzisiaj w samorządzie występują postulaty, które są niezgodne z konstytucją, to mówimy o tym, że Koalicja Obywatelska łamie konstytucję. Jeżeli chodzi o realizację programu, no niestety pan prezydent wybrał drogę rozbudowy administracji. Dzisiaj mamy 4 zastępców prezydenta, skarbnika, sekretarza, ale mamy też quasi wiceprezydentów. Mamy dyrektora koordynatora do spraw powietrza, dyrektora koordynatora do spraw kultury, dyrektora magistratu i mamy jeszcze oczywiście na przykład dyrektor koordynator do spraw smogu nadzoruje dyrektora do spraw powietrza. Kompletny absurd, rozrost administracji, nieradzenie sobie z administracją. Niestety to powiem, ale ja przypuszczałem, że słowa wtedy kandydata Zjednoczonej Prawicy są zbyt daleko wybiegające. Patryk Jaki powiedział kiedyś, że Hanna Gronkiewicz-Waltz przy tym, co może zrobić prezydent Trzaskowski, w pewnym sensie była w niektórych obszarach lepszym prezydentem, czy będzie lepszym, no, pan prezydent Trzaskowski będzie gorszym prezydentem. I to się okazało prawdą. Dzisiaj na sesji Rady Miasta mamy po raz pierwszy w historii dyskusję na temat tak daleko idącego światopoglądu, odejścia od samorządu. Za Hanny Gronkiewicz-Waltz tego nie było. Oczywiście były przykłady patologicznej sytuacji, jeżeli chodzi o reprywatyzację. Naprawdę tutaj zorganizowane grupy szalały, ale w tych obszarach, na przykład związanych ze śmieciami i tak dalej, nie było tak absurdalnych pomysłów, nie było tak katastrofalnego programu, czy nieradzenia sobie z administracją. Po stronie prezydenta Trzaskowskiego jest kompletna katastrofa, która będzie widoczna niestety w najbliższych latach. Tak jak to było na przykład z kwestiami bonifikaty, kiedy przed wyborami mówili co innego, po wyborach robili co innego, a później znowu co innego zrobili. My jako opozycja powinniśmy mieć teoretycznie mniej do powiedzenia. Zawsze jest tak, że większość decyduje. No taki mamy konstrukcję w samorządzie i w parlamencie. Ale to widzimy, że nasza rola jest istotna. Jeżeli naciskamy, jest presja społeczeństwa, o czym mówiłem, bonifikaty są przykładem, czy na przykład kwestia niewątpliwie tej walki, która jeszcze się będzie toczyła z LGBT. Mówię nie z osobami, które są LGBT, ale z tą ideologią, która będzie wchodziła. Gdyby nie podniesienie dyskusji na ten temat ze strony publicystów na temat standardów WHO wprowadzania do szkół tej daleko idącej ideologii, sądzę, żebyśmy tego nie powstrzymali. Oczywiście to jest pierwszy krok, który nam się udało, że już pan prezydent nawet nie przeznacza środków na ten cel, ale być może po wyborach parlamentarnych wróci do idei pana wiceprezydenta, który chce pójść krok dalej i chce w poziomie samorządu rozmawiać na temat adopcji przez osoby homoseksualne dzieci. Jak będzie, tego na pewno się dowiemy, a my będziemy bacznie przyglądać się dalszym poczynaniom pana Trzaskowskiego. Serdecznie dziękuję za wizytę bardzo w naszym studio. Dziękuję. Państwu również dziękuję i przypominam, że naszym dzisiejszym gościem był pan Jacek Ozdoba, warszawski radny z Prawa i Sprawiedliwości. Ja się z państwem już żegnam i zapraszam oczywiście do kolejnych rozmów. Do zobaczenia.